solidności zawodowej, był bardzo dokładny, precyzyjny i tak jak z jego notatek, które pozostały, wiemy, uważał, że ta solidność zawodowa wynika z jego wyznawanej wiary. Był wesołym i pogodnym i nawet wnosił z sobą dobry nastrój. Był uśmiechnięty, był życzliwy, chętnie się bawił, bardzo dobrze tańczył. Jerzy Ciesielski był człowiekiem uporządkowanym. On to, co mówił, to czynił. Na pewno on był takim przykładem zupełnie wyjątkowym i bardzo czytelnym dla nas. Znakomitego męża, znakomitego ojca, świetnego pracownika. To, co jest fascynujące usługi Bożego Jerzego Ciesielskiego, to, że potrafił łączyć w sposób wspaniały funkcje ojca, naukowca, męża i równocześnie człowieka głębokiej wiary. Było bardzo charakterystyczne u niego to, że bardzo ufał Bogu i wszystkie swoje poczynania oddawał w Boże ręce.